Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przez pryzmat wiedzy. Jestem Ania Wietuszyńska i ze mną siedzi Natalia Rusinek. I dziś pogadamy o cukrze. Cukier tak naprawdę powstaje w buraku i nie wszyscy wiedzą, że cukier jest bardzo uzależniający. W Polsce przeciętny Polak spożywa co roku 50 kg w różnych postaciach cukru. Naukowcy mówią, że uzależnia, tak jak wcześniej powiedziałam. I zapytaliśmy się o to dietetyka, Moniki Bigoś, która jest dietetykiem, zielarzem i fitoterapeutą. Cukier ma to do siebie, że w zasadzie od narodzenia jesteśmy do niego przyzwyczajeni, bo mleko matki jest przecież słodkie. I w momencie, gdy mama karmi swoje dziecko, ma je bardzo blisko siebie, przytula, więc zabezpieczamy sobie takie dwie podstawowe potrzeby fizjologiczne. Jedzenie oraz poczucie bezpieczeństwa. I często w ten cukier uciekamy właśnie wtedy, kiedy jest nam źle w życiu, źle się czujemy, tęsknimy, jest nam źle, coś nam w pracy po prostu nie wyszło, albo jesteśmy po prostu na kogoś wkurzeni. Jak cukier szkodzi zdrowiu człowieka? Jakie są skutki uboczne jego spożywania? Cukier sprzyja chorobom cywilizacyjnym. To jest problem, który dotyczy tak naprawdę całego świata. W bardzo dużym stopniu będzie nasilał takie choroby jak próchnica, miażdżyca, niealkoholowe stłuszczenie wątroby, sprzyja nadwadze, chorobie otyłościowej, insulinooporności, cukrzycy typu pierwszego. Oczywiście tutaj jest zalecenie przestrzegania diety z niskim indeksem glikemicznym. Natomiast u osób z cukrzycą typu drugiego rzeczywiście, czy może rozwinąć tą chorobę, czy nieprzestrzeganie diety w cukrzycy typu drugiego będzie sprzyjało też powikłaniom jakby tej cukrzycy, prawda? Czyli retinopatii, nefropatii, czy też stopie cukrzycowej. W jakich produktach mamy najwięcej cukru? No słodycze, takie klasyczne słodycze w kolorowych opakowaniach, sprzedawane praktycznie na każdym zakręcie, w każdym sklepie, ale też cukier będziemy mieli w tak zwanej postaci ukrytej, utajonej, w takich produktach jak na przykład ketchup, wędliny, takie gotowe wyroby, gotowe obiady, które są sprzedawane tylko w zasadzie do podgrzania. I to jest cukier, którego nie widać gołym okiem i ja uważam, że on stanowi dużo większe zagrożenie niż taki cukier, który na przykład mamy w cukierniczce. Bo często osoby mówią, nie jem cukru, ale na przykład spożywają duże ilości ketchupa, w którym ten cukier się po prostu znajduje. Czy da się całkowicie usunąć cukier z naszego życia? Nie da się, dlatego że cukier jest węglowodanem i to jest też element, który my musimy spożywać. Natomiast oczywiście cukry proste w bardzo dużym stopniu możemy po prostu wyłączyć, ograniczyć. Natomiast cukry złożone są potrzebne dla naszego zdrowia. Bo wyobraźmy sobie na przykład sytuację, że wyłączamy owoce z naszej diety. Oczywiście osoby, które mają na przykład nietolerancję fruktozy, czyli takiego cukru naturalnego, muszą to wyłączyć. Natomiast tym samym pozbawilibyśmy się całego pakietu odżywczego, który nam te owoce po prostu dostarczają. Czy są diety bezcukrowe? Powiedziałabym, że raczej określamy to dieta z niskim indeksem glikemicznym. To są diety często stosowane na przykład przy cukrzycy typu pierwszego, typu drugiego, przy insulinooporności. I często takie duże ograniczenie cukru zaleca się przy kandydozach, czyli przerostach drożdżaków w naszym przewodzie pokarmowym. Często też jest tak, że osoby, które na przykład mają antybiotykoterapię stosowaną w wyniku czy to jakiejś infekcji bakteryjnej, czy po prostu, nie wiem, chorują na przykład na boleriozę, to również takim osobom zalecalibyśmy ograniczenie takiego cukru prostego, dlatego że antybiotyki też będą osłabiały naszą prozdrowotną florę bakteryjną w jelicie grubym, a tym samym te patogenne mogą ulec przerostowi, w tym na przykład drożdżaki. Czy taka dieta z mniejszą ilością cukru jest smaczna? No pytanie, czy my ją fajnie skomponujemy, bo jeśli zadbamy o różnorodność, rotację różnych produktów, doprawimy odpowiednio ten posiłek, to ja wierzę, że to może być smaczne. Natomiast jeśli sobie zafundujemy nudę, to niezależnie czy mamy cukier, czy go po prostu eliminujemy, to po prostu będzie nudne. Czy są słodycze, które można jeść, nie martwiąc się zdrowiem? To jest takie pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo jeśli na przykład wprowadzilibyśmy sobie zdrowe, słodkie posiłki, na przykład w ramach drugiego śniadania, no to jak najbardziej
bardziej możemy je spożywać. Jakimi zamiennikami możemy zastąpić cukier? Cukier możemy zastąpić na przykład ksylitolem, czyli takim cukrem rzozowym, syropem daktylowym, syropem klonowym, erytrolem. Są też słodziki takie sztuczne jak aspartam, które nie do końca są rekomendowane przez dietetyków, dlatego że one też mogą wpływać na nasilenie zmian nowotworowych. Możemy też wykorzystać słody jęczmienne, na przykład słody ryżowe, syrop z agawy, lukrecja. To jest takie zioło, które nam daje bardzo słodki smak, natomiast tutaj oczywiście osoby, które chorują na nadciśnienie, powinny z tą lukrecją zdecydowanie uważać. Cukrem naturalnym może być melasa, na przykład karop, taki nierafinowany cukier z trzciny cukrowej, a także zdrowy miód. Jak mogą zaszkodzić zamienniki cukru ciału człowieka? Jeśli chodzi o takie zamienniki cukru, których nie powinniśmy stosować w nadmiarze, to są słodziki, zwłaszcza aspartam, acesulfam K. To są rzeczy, które też m.in. przez Światową Organizację Zdrowia zostały uznane jako szkodliwe do naszego organizmu. Natomiast może być też tak, że nadmiar słodzików nasila procesy fermentacyjne w jelitach i może się też okazać tak, że spożywamy ich stosunkowo więcej, niż gdybyśmy spożyli po prostu taki zwykły biały cukier z cukierniczki. Czy słodycze zawsze zawierają cukier? W zasadzie myślę, że tak, dlatego że sam słodycz, no to jest słodki smak, więc z jakiegoś źródła musimy go po prostu uzyskać. Natomiast czy my dodamy tam zwykły cukier, czy na przykład posłodzimy sobie daktylami, które są też słodkie, zawierają naturalny cukier fruktozę, no to też już zależy od nas. Natomiast raczej słodycze z założenia muszą być słodkie. Zamieniając ciasto na owoce czy warzywa, co Pani proponuje? Jeśli mamy do wyboru ciasto albo owoc, zdecydowanie bym wybrała owoc, dlatego że tam mamy też witaminę C, która będzie wpływała czy to na naszą odporność, czy będzie wpływała na syntezę tkanki łącznej, więc nasza skóra też będzie po prostu ładniejsza. Natomiast jeśli przygotujemy sobie jakieś fajne brownie, na przykład z czerwonej fasoli, do której dodamy jako słodki dodatek na przykład daktyle, to w ramach na przykład drugiego śniadania jak najbardziej taki posiłek też możemy spożyć. Mamy cukiernię na ulicy Limanowskiego, Ciacho bez cukru, w której właśnie nie używają cukru. Przeprowadziliśmy wywiad z Kacprem Gagatkiem, który nam opowiedział, jak właśnie to wszystko działa, skąd pomysł na nazwę i co możemy u nich kupić właśnie takiego bez cukru. Skąd pomysł na nazwę Ciacho bez cukru? Nazwa ma po prostu kojarzyć się najprościej z naszymi produktami. Nasze produkty są całkowicie pozbawione cukru, nie mamy go ani w napojach, w czekoladach, we wszystkich deserach, w ciastach, nie ma u nas grama cukru. Pomysł na założenie takiej cukierni wziął się stąd, że o ile desery bez cukru były gdzieś tam znane, szerzej lub mniej, to jednak możliwość kupna takich deserów, takich słodkości była zawsze mocno ograniczona. W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi jednak dba o zdrowie. Też niestety coraz więcej ludzi choruje na przykład cukrzycę czy celiakię, ponieważ my mamy też produkty bezglutenowe. Czy słodycze nie zawierające cukru są tak samo smaczne? Zdecydowanie są. Niektórzy nasi klienci uważają je nawet za smaczniejsze, ponieważ nie dają efektu takiego zamulenia, jak jest czasami z typowym cukrem. Oczywiście smakują nieco inaczej. Uważamy my, jak i z tego, co mówią nam klienci, że na pewno nie są gorsze. Obecnie mamy dostęp do takich środków, które zastępują cukier, że naprawdę ta zmiana nie jest straszna. Państwo mogą podać łatwy przepis na słodycze bez cukru, które można samemu zrobić w domu dla naszych słuchaczy? Jeżeli chodzi o stricte nasze przepisy, to niestety nie możemy podawać żadnego, ponieważ no to by nas zdradziło całkowicie, nasze fajne sekrety. Natomiast najprościej, co mogę powiedzieć, to wziąć po prostu od kogoś z rodziny, od mamy, od babci przepis na ciasto, jakieś, które wydaje się Państwu proste, typu na przykład szarlotka, i zamienić po prostu cukier ksylitolem lub erytrytolem metodą prób i błędów. Mniej więcej ksylitol można zamieniać 1:1, erytrytolu sugeruje się zdawanie troszeczkę więcej niż zwykłego cukru. Myślę, że na pewno to wyjdzie. Sami Państwo mogą spróbować, jak to wygląda.